dobry Państwu. Witamy serdecznie na spotkaniu wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Roberta Kowalczyka. Stawiamy na pionki. Bardzo dziękujemy za przybycie. Oddaję głos Panu Robertowi. Dzień dobry Państwu. Myślałem, że w pionkach polityka samorządowa cieszy się większym zainteresowaniem, ale cieszę się, że Państwo znaleźli czas i zechcieli przyjść na to dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na początek troszeczkę przedstawię się. Nazywam się Robert Kowalczyk, mam 54 lata. Jestem absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Dęblinie, WSP w Rzeszowie. Byłem żołnierzem, funkcjonariuszem Służby Więziennej. Od 8 lat jestem samorządowcem i jeszcze do dzisiaj, a na pewno do 21 października, wójtem gminy Gawarka Letniska. Zdecydowałem się, proszę Państwa, wystartować w wyborach samorządowych w mieście Pionki na zaszczytne stanowisko burmistrza tego miasta. Po wielu namowach moich przyjaciół, znajomych, rodziny i chciałbym Państwu przedstawić osoby, które razem ze mną biorą udział w wyborach i będą prosiły o Państwa głos 21 października. Bardzo proszę. Państwu. Nazywam się Paweł Abramowicz, kandyduję na rządy miasta Pionki z okręgu numer 1. Dzień dobry ponownie. Moje nazwisko Kaczorowska Kamila. Kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 2. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dorota Zadurska. Kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 3. Dzień dobry Państwu, nazywam się Włodzimierz Szaloda i kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 4. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Kubylas, kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 5. Dzień dobry Państwu, Daniel Mazur, startuję do Rady Miasta z okręgu numer 6. Dzień dobry Państwu, Wojciech Masianek, kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 8. Witam serdecznie, Aneta Kwiatkowska, kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 10. Dzień dobry, nazywam się Anna Mężycka, kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 11. Dzień dobry, Michał Goldberg, kandyduję z okręgu numer 12. Dziękuję. Dzień dobry, Ewa Cybulska, kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 13. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Sikorski, kandyduję do Rady Miasta Pionki z okręgu numer 14. Jak Państwo mogliście zobaczyć, nasi kandydaci reprezentują bardzo różne środowiska, są z różnych środowisk miasta Pionki, ale przyświeca im jeden cel. Chcą dla tego miasta czegoś nowego, czegoś lepszego. Chcą pokazać mieszkańcom tego miasta, że można tym miastem zarządzać zupełnie inaczej. Natomiast ja jeszcze chciałbym przybliżyć Państwu troszeczkę swoją osobę, dlatego że bardzo dużo osób w Pionkach mówi, że mnie nie pamięta, nie zna, więc chciałem chwileczkę poświęcić temu czas. Szanowni Państwo, od 2004 roku pracuję w gminie Garbatka Letnisko. W lutym 2014 zostałem dyrektorem zakładu karnego w Żytkowicach
i nie ukrywam, że ten zakład miał właściwie zakończyć swoją historię, ale udało się zrobić zupełnie coś innego. Inwestycje poczynione tam w ciągu 6 lat zupełnie odmieniły ten zakład. Nie tylko to w Brzydkowicach, ale również w oddziale zewnętrznym Piątek. Udało się, proszę Państwa, wybudować nowe pawilony, udało się wybudować nowe obiekty gospodarcze, udało się wybudować nowy obiekt administracyjny. Dzięki temu pracę tam znalazło 160 osób, a karę odbywa, nie tak jak poprzednio, 300 skazanych, ale 600. Te poczynania, proszę Państwa, w Brzydkowicach przyczyniły się do tego, że w 2010 roku grupa mieszkańców gminy Garbatka Letnisko poprosiła mnie, czy nie chciałbym wystartować w wyborach samorządowych. Po dłuższym zastanowieniu, a że jestem człowiekiem, który lubi nowe wyzwania, nowe zadania, zdecydowałem się i w 2010 roku wystartowałem w gminie Garbatka Letnisko. Nie było to takie proste, Szanowni Państwo, dlatego że gmina Garbatka była podzielona na pół. Część zwolenników było poprzedniego wójta, część zwolenników była tego wójta, który piastował stanowisko. Także gmina była bardzo podzielona, a ja tak naprawdę byłem zupełnie obcym człowiekiem. Udało się przekonać mieszkańców Garbatki, że czas skończyć ze zwaśniami, ze sporami, że czas zacząć budować nową gminę, która będzie miała perspektywy i która będzie wyglądała zupełnie inaczej. Udało się, nie będę ukrywał, przekonać mieszkańców Garbatki do siebie, chociaż jak mówię, nie miałem konekcji ani rodzinnych, ani przyjaciół takich bardzo bliskich w Garbatce, ale chodzeniem, rozmową z mieszkańcami udało się ich namówić i w 2010 roku zostałem wójtem gminy Garbatka Letnisko. W ciągu tych 8 lat, bo wójtem jestem, kończę drugą kadencję, udało się w tej gminie wiele zrobić. Ja nie chcę tutaj mówić o takich twardych inwestycjach, nie chcę Państwa zanudzać i o tym opowiadać. Natomiast chcę powiedzieć o najważniejszej rzeczy, którą uważam za swój naprawdę duży sukces. O tym, że udało się w mieszkańcach wyzwolić chęć współpracy, pracy, chęć inicjowania czegoś dla wszystkich mieszkańców. I chcę Państwu powiedzieć, że dzięki tym inicjatywom mieszkańców tak naprawdę dzisiaj wiele uroczystości, wiele przedsięwzięć organizowanych w gminie Garbatka nie jest organizowanych przez wójta gminy. Są to przedsięwzięcia, uroczystości organizowane przez mieszkańców. I tak dla przykładu mogę Państwu powiedzieć, że w najbliższych dniach, 14 października, będziemy w gminie Garbatka Letnisko obchodzić stulecie niepodległości państwa polskiego. I od 8 lat wspólnie z 22 Pułkiem Ułanów Podkarpackich organizujemy rekonstrukcję tej bitwy. Bitwy znamiennej w dziejach Polski, dlatego że prowadziła do naszej niepodległości. Bitwy, w której brało udział 3 marszałków. I to właśnie tą bitwę organizuje przy moim udziale Stowarzyszenie 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Szanowni Państwo, dzięki współpracy z młodzieżą organizujemy Pogoń za Wiosną, Big Night, czy Rok Letnisko.
Dzięki współpracy z parafiami, bo mamy dwie parafie w gminie Garbatka-Letnisko, w Garbatce-Letnisko i w Bogucinie, organizujemy warsztaty liturgiczne. Udało nam się poczynić wiele inwestycji, nie tylko na cmentarzu, ale również przy kościołach. Dzięki współpracy z seniorami, bo powstało Stowarzyszenie Aktywni 50+, organizujemy Dzień Seniora, organizujemy warsztaty rękodzieła, organizujemy szczepienia dla seniorów. Budujemy siłownie zewnętrzne, również z seniorami. I można by takich rzeczy przytaczać więcej. Te 8 lat, proszę Państwa, w gminie Garbatka-Letnisko nauczyło mnie, jak funkcjonować w samorządzie terytorialnym, jak zdobywać pieniądze, jak starać się o nie, jak rozmawiać z mieszkańcami. Ponieważ jestem tak naprawdę z Pionek, urodziłem się w Pionkach, tutaj mieszkają moje rodzice, więc zawsze sprawy Pionek były mi bardzo bliskie. Właściwie przejeżdżam tędy dwukrotnie, bo pracuję w gminie Garbatka, przejeżdżam dwukrotnie rano i po południu, więc widzę i obserwuję, co dzieje się w moim rodzinnym mieście. Nie będę ukrywał, że to, że jestem dzisiaj tutaj z Państwem, a nie startuję na trzecią kadencję w gminie Garbatka-Letnisko, jest to, że moja opinia o tym, co się dzieje w Pionkach, jest bardzo negatywna. Że tak naprawdę patrzę na to, co się w Pionkach dzieje, z perspektywy dużo mniejszej gminy przecież, tak? Bo gmina Garbatka-Letnisko to 5 tysięcy mieszkańców, budżet 20-milionowy. Natomiast miasto Pionki to 18 tysięcy mieszkańców i budżet prawie 80-milionowy. I myślę sobie, że Pionki stać na więcej. Stać na to, żeby pokazać, że można zupełnie zarządzać Pionkami inaczej. Że niekoniecznie trzeba narzucać swoją wolę mieszkańcom. Że niekoniecznie burmistrz to jest osoba nieomylna i to ona powinna decydować o wszystkim tym, jak miasto się powinno rozwijać. Nie. Ja mam zupełnie inne zdanie. Dlatego, że nauczony w gminie Garbatka-Letnisko tego, że tak naprawdę to mieszkańcy wiedzą, jak powinno się budować swoje miasto, czy swoją gminę, co w tym mieście jest najbardziej potrzebne, a nie narzucanie swojej woli, swoich myśli, swoich marzeń i myśli się, że te własne marzenia to są marzenia wszystkich mieszkańców. Myślę, że nie. Myślę, że nie tędy droga. I najwyższy czas, żeby to miasto oddać Państwu. Oddać Państwu tak, żebyście to zaczęli Wy czuć się w tym mieście gospodarzami i żebyście to Wy mówili, co w tym mieście naprawdę jest potrzebne. Nie ukrywam, że w ostatnim czasie wiele czasu spędziłem w Pionkach. Żona nawet się ze mnie śmieje, że jestem stojak marketowy, bo można mnie było spotkać pod Stokrotką, Biedronką, Lidlem. Dlatego, że chciałem zobaczyć, co myślą w ogóle mieszkańcy Pionek, jakie mają zapatrowanie, co sądzą o nowym kandydacie, czyli o mnie. Oprócz tych spotkań przy tych marketach pionkowskich również chcę Państwu powiedzieć, że odwiedziłem wiele mieszkań. I myślę, że jeszcze odwiedzę, dlatego że
te spotkania z mieszkańcami Pionek są naprawdę dla mnie wartością nadrzędną. Nie ukrywam, że jestem bardzo mocno zbudowany po tych spotkaniach i pod sklepami, i również w miejscu zamieszkania. Ludzie opowiadają mi o swoich wrażeniach z Pionek, opowiadają o tym, co chcieliby, żeby w tych Pionkach naprawdę zaczęło się dziać. I chcę Państwu powiedzieć, że my jako Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kowalczyka stawiamy na Pionki. Mamy program dla Pionek. I chcielibyśmy ten program w Pionkach realizować. Od czego chcielibyśmy zacząć, Szanowni Państwo? Chcielibyśmy zacząć od gospodarki mieszkaniowej w Pionkach. Dlaczego? Dlatego, że po wizycie razem z koleżanką, która startuje na radną z okręgu Aleje Lipowej, mogliśmy zobaczyć, w jakich warunkach dzisiaj ludzie w Pionkach mieszkają. I tak naprawdę zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. No myślę, że dlatego, że tak naprawdę nikogo nie interesuje w Pionkach bardzo. Od 25 lat w Pionkach nie wybudowano żadnego budynku mieszkalnego dużego. Nikt tak naprawdę nie przywiązuje do tego wagi. A przecież jeszcze nie tak dawno Pionki liczyły ponad 20 tysięcy mieszkańców. A dzisiaj ta liczba spada i jest w Pionkach 18 tysięcy ludzi. Myślę, że najwyższy czas, i to w trybie pilnym, opracować program budowy mieszkań socjalnych i komunalnych w Pionkach. Bo, proszę Państwa, to jak mieszkają mieszkańcy Pionek w hotelach na Leśnej i na Alejach Lipowych, nie wystawia dobrego świadectwa o władzach samorządowych tego miasta. Niektórzy mówią, że sami są tego winni. Nie, proszę Państwa. Nie. Musimy dawać ludziom szansę. Nauczyła mnie tego praca w służbie więziennej, że niestety każdemu w życiu należy się druga szansa. A być może nawet i kolejna. Bo są ludzie, do których trzeba wyciągać rękę i pokazywać im drogę. I muszę Państwu powiedzieć, że to, co widzieliśmy w tych hotelach, to jest zatrważające. Dlatego dla nas priorytetem na pewno będzie zdobywanie lokali po to, żeby wyciągać ludzi z takich miejsc jak hotele, ale jednocześnie pilna potrzeba remontu tych hoteli. Konieczny. Na ostatniej Radzie Miasta Pionki mogliśmy się dowiedzieć, że przeznaczono chyba 90 tysięcy na pomalowanie tych obiektów. Tak naprawdę te obiekty farby nie potrzebują. Te obiekty potrzebują zupełnie czegoś innego. Myślę, że tam władze powinny się udać za potrzebą albo spróbować umyć ręce. Wtedy zobaczą, jak ludzie nie powinni żyć i mieszkać. Szanowni Państwo, druga sprawa, o której chcemy powiedzieć, to działalność komunalna w Pionkach. W Pionkach mamy dwie spółki, PWKC i Eko Pionki, które prowadzą działalność komunalną i tak naprawdę powinny służyć mieszkańcom. Ale czy one tym mieszkańcom służą? Wystarczy rozejrzeć się po mieście i zobaczyć, czy spółka prawa handlowego będzie służyła mieszkańcom.
Czy spółka prawa handlowego jest zainteresowana zyskiem, czy jest zainteresowana pracą dla mieszkańców? Moim zdaniem nie jest zainteresowana pracą dla mieszkańców. Jest zainteresowana zyskiem, bo z zysku żyje. Dlatego my oficjalnie i prosto mówimy, my te spółki zlikwidujemy. My powołamy Zakład Gospodarki Komunalnej, tak jak to jest w innych miastach sąsiedzkich, w Kozienicach, w Zwoleniu, w Lipsku czy w innych miejscowościach. Dlatego, że gospodarka komunalna powinna pracować dla mieszkańców i mieszkańcom służyć. To ona powinna zająć się śmieciami, koszeniem, sprzątaniem, odśnieżaniem i nie powinna na tym zarabiać. Dlatego, proszę Państwa, dziwię się mocno, że jedna ze spółek buduje na przykład salę, tak, na obiekcie sportowym. Czy to jest zadanie spółki, tak? Moim zdaniem nie. Jeszcze jedna ważna sprawa, o której chcę powiedzieć. Z oficjalnych dokumentów możemy się dowiedzieć, jaki jest budżet miasta Pionki. Ile Pionki wydają na inwestycje, na oświatę. Ale spółki są poza tym budżetem. Więc tak naprawdę, jakie zadłużenie ma dzisiaj PWKC? Jakie zadłużenie będzie miało PWKC po wybudowaniu oczyszczalni ścieków, aczkolwiek bardzo potrzebne i to jedna z ważniejszych inwestycji w Pionkach? Jakie zadłużenie ma EkoPionki względem wspólnot mieszkaniowych? Myślę, że to wszystko dopiero poznamy. Co znajdziemy w naszym programie dalej, proszę Państwa? Ano naszą piątkowską oświatę. Dzisiaj w Pionkach mamy 3 szkoły. Ja pamiętam ze swoich czasów, jak świetnie prosperowało w Pionkach 5 szkół. No ale wiemy dobrze, że niestety demografia jest nieubłagana, tak? I troszeczkę w tym naszej winy, że tych dzieci jest mniej. Aczkolwiek ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo 4 dzieci miałem, więc... Ale no niestety jest coraz mniej dzieci. Ale myślę, że tak czy inaczej nie można oszczędzać na 2 etatach dyrektorskich po to, żeby z 5 szkół zrobić 3. Tak? Myślę, że trzeba zrobić zupełnie coś innego. Myślę, że szkoły powinny rywalizować ze sobą po uczniach. Powinny rywalizować ze sobą programem i tym, co mają do zaoferowania. Ja proponuję wprowadzić w poszczególnych szkołach innowacje. Innowacje na podstawie tego, jakich mamy w danej szkole nauczycieli, jakie oni mają wykształcenie, jakie mają hobby, co chcieliby dla tych dzieci nowego wprowadzić. Chcę Państwu powiedzieć, że dzięki wprowadzanym innowacjom w szkołach również zwiększa się subwencja oświatowa. W Garbacce, korzystając z doświadczenia jednego z nauczycieli, który ma 4 dane i uczy karate, wprowadziliśmy zajęcia 1-3 z karate dla dzieci. Niektórym się to podoba, innym się nie podoba, tak? Ale są to dodatkowe zajęcia, dzięki czemu wpływają do gminy również dodatkowe pieniądze, a dzięki temu nauczyciel ma dodatkowe godziny. I ja nie mówię, że trzeba to karate wprowadzić w Pionkach. Nie, absolutnie. Zróbmy zupełnie coś innego. Zróbmy, że w jednej szkole mamy nauczycieli językowych bardzo dobrych, więc zacznijmy te dzieci uczyć od początku jakiegoś języka.
W innej szkole mamy wyśmienite warunki lokalowe do uprawiania różnego rodzaju sportu, więc zróbmy szkołę sportową i dajmy tym rodzicom w piątkach wybór. Bo dzisiaj przecież nie jest problemem, żeby dziecko z ulicy Radomskiej pojechało na ulicę Targową, prawda? Czy z tamtej części miasta przyjechało tutaj do byłej szkoły numer 4. Dzisiaj ludzie, mieszkańcy poruszają się, właściwie większość ma swoje samochody i dzieci do placówek oświatowych zawozi. Dlatego dajmy każdej szkole szansę i pozwólmy jej zdecydować o tym, co chcieliby mieszkańcom zaproponować. I to jest nasz program na oświatę. Następna sprawa to, proszę Państwa, infrastruktura. Chcemy postawić naprawdę na infrastrukturę, jaka jest potrzebna w tym mieście. Czyli tak naprawdę drogi, chodniki, Piankowski Manhattan, czy Piankowski Park. Tak? Zróbmy coś, żeby zaprzestano budować chodnika po jednej stronie. Jeżeli kiedyś ktoś zaprojektował po dwóch stronach, no to już zacznijmy go robić po dwóch stronach. Przykład ulicy Kozienickiej, przykład ulicy Dębowej, przykład Starej Kolonii, czy chodnik prowadzący donikąd przy hotelu dalej. Jeżeli coś robimy, coś zaczynamy robić, to róbmy to od początku do końca. W bardzo wielu miejscach, Szanowni Państwo, widzę, jak powstają chodniki, ale same chodniki. Bardzo wielu mieszkańców i tu do tych, których chodziłem, ale jak to mówią, że no powstał chodnik, ale już nogę to trzeba podnosić dużo wyżej. Tak? Robimy same chodniki, a nie robimy ulic. Albo robimy ulicę tam, gdzie jeszcze można poczekać, na przykład na ulicach jednokierunkowych, gdzie można zrobić program wspólnej realizacji dróg razem z mieszkańcami. A tak naprawdę nie rozwiązujemy problemów komunikacyjnych tego miasta. Nie robimy ulicy Słowackiego, Alei Lipowej, czy ulicy Kościuszki. Zacznijmy rozwiązywać problemy komunikacyjne w mieście. Jeżeli już mówimy o tej infrastrukturze, to oczywiście na pewno wiele osób z Państwa chciałoby, żebym się odniósł do sprawy cmentarza. Uważam, że w Piątkach potrzebny jest cmentarz. Ale czy akurat powinien się znaleźć w tym miejscu? Tego nie jestem pewny i uważam, że źle się stało, że nie było na ten temat dyskusji z mieszkańcami tego miasta. Że nikt na ten temat z mieszkańcami nie rozmawiał, nikt się z nimi nie konsultował. Natomiast dzisiaj pewne sprawy zaszły już za daleko, co niektórzy z Państwa możecie zobaczyć, co powstało na tym cmentarzu. I pewnych rzeczy zatrzymać się nie da, czy cofnąć się nie da. Dlatego myślę, że czas skończyć szycie w Hugo Bossie, czy w jakiejś innej renomowanej firmie na świecie. Być może wystarczy beton czy próbnik polski, żeby zacząć szyć w Piątkach na miarę. Również tą infrastrukturę.
Szanowni Państwo, również odwiedziłem kilka firm na terenie byłego Pronitu. Pytałem właścicieli, z czym się tam mierzą na tym terenie. I powiem szczerze, no tak naprawdę zostawili sobie sami. Tylko ładnie się wjeżdża do szlabanu. Natomiast tak naprawdę później to ani światła, ani dróg, dziury w płotach. Myślę, że czas zastanowić się poważnie i wspólnie z przedsiębiorcami, którzy tam prowadzą swoje firmy, zastanowić się nad prawdziwym zagospodarowaniem tego terenu po to, żeby zachęcać innych do tego, żeby zaczęli tam inwestować. Bo to, co w tej chwili jest na tym gruncie, to niestety również potencjalnych inwestorów odstrasza, ale znowu przyciąga takich, którzy chcą coś ukryć albo schować. I mamy takie kwiatki, które mieszkańcy Starej Kolonii czują nieraz, o czym w czasie moich spotkań z mieszkańcami wiele, wiele mówili. Proszę Państwa, moim zdaniem również, jeżeli mówimy o terenach Pronitu, czas, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób te tereny wykorzystać dla mieszkańców. W jaki sposób je spożytkować, bo przecież miasto Pionki za te tereny zapłaciło około 15 milionów złotych. I jeżeli przejedziemy się nawet wzdłuż parkanów, to myślę, że naprawdę są to bardzo ciekawe, fajne miejsca, które można by było oddać mieszkańcom, nie wiem, nawet chociażby pod budownictwo, tak? Czy pomyśleć o nowym targowisku w jakimś określonym miejscu, miejscu na terenie Pronitu, a nie płacić kolei za teren, który tak naprawdę nigdy nie będzie rozwojowy, bo się mieści pod linią wysokiego napięcia. Proszę Państwa, chcemy również dla mieszkańców wprowadzić programy zdrowotne. Mam ku temu doświadczenie, gdyż udało się 3 takie programy wprowadzić w Garbatce. Są to przede wszystkim programy szczepień i takie programy również w mieście Pionki chcielibyśmy wprowadzić, ale nie tylko. Chcemy najpierw skonsultować z mieszkańcami, czy na przykład są im potrzebne szczepienia przeciwko grypie, czy na przykład chcieliby profilaktykę antycukrzycową, czy chcieliby badania słuchu, tak? Więc moglibyśmy na ten temat porozmawiać po to, żeby zacząć wprowadzać programy zdrowotne, które, chcę Państwu powiedzieć, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w wielu samorządach. W Garbatce szczepimy małe dzieci przeciwko pneumokokom, szczepimy seniorów powyżej 65 roku życia. I tutaj również chciałbym, żebyśmy mieszkańcom taką profilaktykę zaproponowali. Jak już mówimy o programach zdrowotnych, to myślę, że żywo Państwa interesuje na pewno sprawa szpitala miejskiego w Pionkach. Okazuje się, Szanowni Państwo, że 20 lat samorządu powiatowego w Radomiu, czy w ciągu 20 lat istnienia samorządu powiatowego w Radomiu, do którego należy miasto Pionki, no nie udało się znaleźć konsensusu do tego, żeby ten szpital albo wybudować, albo
poważnie wyremontować, tak żeby służył mieszkańcom. A przecież wiemy, że ten szpital nie służy tylko mieszkańcom Pionki. Mamy jeszcze gminę Pionki, więc mamy tutaj ponad 30 tysięcy ludzi. Ja chciałbym Państwa zapewnić, że na pewno dołożę wszelkich starań, aby w taki sposób zmobilizować powiat radomski, żeby w końcu przetarł na oczy i zobaczył, że w największym mieście tego powiatu ten szpital jest niezbędny i bardzo potrzebny. I czas skończyć z markowaniem różnego rodzaju rzeczy, że już mamy projekt, już robimy projekt. Nie, czas z tym skończyć. Czas przystąpić do realizacji. Bo chcę Państwu powiedzieć, gdy jestem w tym szpitalu, a bywam, bo rodziców mam w takim wieku, że niestety bywam w tym szpitalu, no to płytki z 37 roku jeszcze leżące na chirurgii, to ma być wizytówka jednego z większych powiatów w Polsce z dość pokaźnym budżetem? Chyba nie, prawda? Natomiast to, co jest ważne i na co chcę Państwu zwrócić uwagę, to to, że Pionki mają ogromny potencjał ludzki w szpitalu. To są bardzo dobrzy lekarze i to są bardzo dobrze wykwalifikowane pielęgniarki. I tutaj jest największa moja obawa, że dzisiaj w Polsce mamy coraz mniej lekarzy, coraz mniej niestety pielęgniarek. I boję się, żeby Pionki nie straciły swojej szansy, bo ten potencjał ludzki po prostu znajdzie sobie inne miejsce, lepsze, do tego, żeby w lepszych warunkach, w godniejszych warunkach po prostu pracować. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. To jest schronisko dla psów. Pionki prowadzą przytulisko dla psów. Ja tak naprawdę nie wiem, dlaczego to Pionki chcą, jako miasto chcą prowadzić przytulisko. Ja jestem zdania, że tego typu działalność powinniśmy oddawać stowarzyszeniom, które znają się na tym, wiedzą jak to robić, mają serce do zwierząt. Myślę, że takie stowarzyszenia najlepiej poprowadzą schronisko dla bezpańskich zwierząt. I chcę Państwu powiedzieć, że ja na pewno zrobię wszystko, żeby takie schronisko było prowadzone przez właśnie taką organizację, czy takie stowarzyszenie, które jest do tego przygotowane i bardzo chętnie, myślę, oddam kompetencje temu stowarzyszeniu. Bo chcę Państwu powiedzieć, że dobrze jest, kiedy miasto czy gmina, bo to nie ma znaczenia, czy jest to miasto, czy mała gmina wiejska, oddaje pewne kompetencje stowarzyszeniom, w których pracują ludzie, bo chcą tam być, chcą, bo się na tym znają, tak? I na przykład oddajemy szkolenie młodzieży piłkarskiej Stowarzyszeniu Proch Pionki, prawda? To dlaczego mamy nie oddać prowadzenia schroniska stowarzyszeniu, które chce opiekować się bezpańskimi zwierzętami? Szanowni Państwo, to jest w skrócie nasz program, z którym idziemy z drużyną do wyborów w mieście Pionki. Chciałbym Państwa prosić o głos na mnie i na moich kandydatów 21 października. Jak Państwo dobrze wiecie, w Pionkach jest
4 kandydatów. Jest obecny burmistrz, jest przedstawiciel PSL, jest przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości i jestem ja, Robert Kowalczyk z Komitetu Wyborczego Wyborców Roberta Kowalczyka. Stawiamy na pionki. I bardzo Państwa proszę, postawcie na pionki. Dziękuję. Zachęcam Państwa serdecznie do zadawania pytań. 2-3 pytania i nasz kandydat udzieli odpowiedzi. Także zapraszam serdecznie. Kto chętny? Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, bo tutaj Pani wspomniała o ścieżkach rowerowych. Ja chcę Państwu powiedzieć, że ja bardzo się cieszę, że Pan Burmistrz i Rada Miasta w Pionkach zaczęła inwestować w staw górny. Bo ja pamiętam swoje młode lata, gdzie z rodzicami chodziliśmy na ten staw i bardzo się z tego, że nad tym stawem coś się dzieje, cieszę. I nie ukrywam, że podoba mi się to, co nad stawem robi pan burmistrz, ale myślę, że wszyscy chcielibyśmy bezpiecznie i spokojnie na ten staw dojechać i z tego stawu wrócić, prawda? Więc myślę, że faktycznie są takie miejsca w Pionkach, które wymagają tego, żeby zainwestować nie tylko w drogi, ale również w ścieżki rowerowe, po to, żeby się w te miejsca najnormalniej w świecie bezpiecznie dotrzeć, tak? I ja na pewno, budując infrastrukturę miejską, będziemy myśleć o tym, żeby poruszając się po głównych szlakach komunikacyjnych miasta, te ścieżki rowerowe się znalazły. Czy jeszcze jakieś pytania mają Państwo do naszego kandydata? Czy jest jakaś szansa w przyszłości usunięcia tych budek z centrum miasta? Ja rozumiem, że to jest teren prywatny, ale architekt jest jakiś pionek i obowiązuje. A to nic za to nie jest. Tamten kolej jakby się postawił, wtedy by było. Tak, na placu Konstytucji te budki faktycznie wyglądają nieciekawie. My nawet na tle tych budek zrobiliśmy sobie fotkę, strzeliliśmy sobie. No ale faktycznie jest to teren prywatny. Natomiast, Szanowni Państwo, moim zdaniem wszystko kwestia rozmowy, tak? Rozmowy z właścicielem, tak? Na temat estetyki, na temat funkcjonowania placu. Myślę, że brakuje właśnie w działalności urzędu takiego dialogu z osobami, które są właścicielami pewnych części pionów. I ja myślę, że na pewno jednym z pierwszych spraw będzie to, żeby te budki z tego miejsca zniknęły. Trzecią próbę podejmuję. Kto jeszcze ma ochotę zadać pytanie? A co z pracownikami PKWC i Pionków? Z wolnym patentem, z grabawcy, z wolnym patentem, z pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej? Proszę Państwa, tutaj Pani poruszyła ten problem. No niestety, jak się rozwiązuje pewną firmę, no to niestety zwalnia się ludzi z tej firmy. Ale chcę Państwu powiedzieć, że ci, którzy chcieli pracować, znaleźli pracę z powrotem w tej firmie w Gerwatce i myślę, że ci, którzy będą chcieli pracować w zakładzie komunalnym w Pionkach, znajdą w niej bez problemu pracę. Powiedział Pan do końca, tu jest cmentarz. Jak Pan dalej to mówi? Proszę Państwa, jeśli chodzi o cmentarz, to na pewno przyjrzy się, na jakim etapie jest ta inwestycja. Na pewno, proszę Państwa, trzeba przerwać budowę kaplicy, bo moim zdaniem zabierze tylko miejsca na pochówek. Mamy 3 kościoły w Pionkach i nie ma potrzeby
odbierać z księżą z parafii możliwość pochowania swoich parafian. Tak? Powinno to się odbywać tak jak do tej pory i na pewno będę chciał budowę kaplicy przerwać. Natomiast co z resztą? Trudno mi odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie wiemy, na jakim to dzisiaj jest etapie i nie wiemy, na jakim etapie będzie za miesiąc. Proszę Panią, z moich informacji, które posiadam i widzę i byłem na cmentarzu, myślę, że miasto Pionki zabrnęło z tą inwestycją tak daleko, że nie może się cofnąć z tego. Może to być tylko i wyłącznie cmentarz komunalny. Wczoraj z kolegą Pawłem byliśmy na Starej Kolonii, chodziliśmy, rozmawialiśmy z mieszkańcami i to mieszkańcy nam mówili o tym. Podobna sytuacja jest na Obrońców, gdzie również mieszkańcy mówią, że zostali odcięci, że tak powiem, od Pionek. Tak? Jak najbardziej. Chcemy inwestować w infrastrukturę, zarówno tą dla dzieci, jak i dla osób dorosłych w różnych częściach Pionek. Jeszcze raz muszę Państwa prosić, ma ktoś jeszcze jakieś pytanie? Zapraszam serdecznie. Może tutaj prawa strona sali? Ja chciałem zapytać, jak będzie, jeżeli Pan obejmie rządy w tym mieście, jak będzie wyglądała sprawa media? Ponieważ dzisiaj są media opozycyjne, są media pro, można powiedzieć, rządowe. Z tego, co tutaj jasno wynika, przedstawiciel jednych mediów jest Pana pracownikiem, przedstawiciele drugich mediów bardzo Panu złożą. Więc jeśli Pan zostanie tym burmistrzem, czy okaże się, że nie będzie żadnej, nie będzie Pan miał medialnie żadnej opozycji? Czy jest takie ryzyko? Wie Pan co? Staram się od początku, odkąd jestem wójtem w gminie Garbatka Lepisko, bardzo przychylnie patrzeć na media i wręcz współpracuję z wieloma mediami. Zarówno z Pionki 24, no akurat z Ripostą nie współpracuję. Ale wczoraj miałem wywiad w Radiu Rekord, w poniedziałek mam wywiad w Radiu Plus, także współpracuję z wieloma mediami. Nie traktuję tych mediów jako swoich, czy jako opozycyjnych. Te media są po to, żeby przekazywać rzetelną, dziennikarską informację. To, że pan Mariusz Grodkowski jest pracownikiem Urzędu Gminy Garbatka Letnisko od 8 lat, odkąd ja jestem wójtem, to nie wiem, czy to ma coś wspólnego z jego rzetelnością, czy z jego przekazywaną informacją. Ja myślę, że z mediami, tak jak z ludźmi, trzeba sobie relacje układać, tak? Jeżeli je sobie dobrze ułożymy, jeżeli będziemy partnerem w rozmowie, nie będziemy stosowali dyktatu, nie będziemy stosowali wymuszeń, no to te media będą współpracować z nami, tak? Zachęcam serdecznie. Może prawa strona tutaj.
ma jakieś pytania do naszego kandydata? Proszę, mogę. Witam Państwa. Nazywam się Krystyna Zawodnik, jestem z Grabarki. Mam 70 lat, więc mam już dystans do ludzi, do świata, do wielu spraw. Pan wójt rządził u nas 8 lat. Rządził, to tak może powiedziane niewłaściwie. Pracował ze społeczeństwem, z nami wszystkimi. Oczywiście z korzyścią dla nas. Przeżyłam już pierwszych sekretarzy i wójtów kilku i muszę Państwu powiedzieć, że z racji tego, że mam takiego ducha prospołecznego, zawsze gdzieś tam się włączałam w jakieś działania. Czy społeczeństwo mi ufało, tam jakieś komitety były organizowane, więc zawsze byłam z takimi różnymi sprawami, żeby wiedzieć, co się w naszej gminie dzieje. Odnośnie Pana wójta, nie powiedział nic na temat działalności swojej na terenie Garbatki. Bardzo dobrze świadczy o Panu, dlatego że nie mówmy, a ja już mówię, nie ukrywajmy swoich zasług, niech inni to powiedzą. Więc proszę Państwa tak, jak Pan Robert Kowalczyk przyszedł do Garbatki, pozamiatał go poprzednich wójtach. W sensie tym, że tak, rozgrzewane inwestycje, w fazie projektów, kosztownych projektów, które mówiło się, pisała prasa, pułkowniki i tak, potem do kosza szły. No niektórzy się szczycili, że mieli możliwość współpracy z architektami stołecznymi. To taki strzał w kolano, bo jak więcej projekt, lepszy architekt o większej renomie, to i większe koszty projektu. Te koszty poszły do kosza. Mówię o pięknym przedszkolu w Garbatce. Przyszedł Pan Kowalczyk, ciach, nie było problemów, bo tamci wójtowie mieli wizję, co jeszcze w tym przedszkolu, a do jakich celów może służyć. To przedszkole jest potrzebne dzieciom. I powiem Państwu, przedszkole jest na miarę miasta stołecznego, bo wnuki odprowadzam do stołecznych przedszkoli i widziałam, miałam skalę porównawczą. Oczywiście przedszkola wcześniej budowane miały zupełnie inny wygląd. Teraz proszę Państwa tak, jeśli chodzi o sprawy społeczne. Jest bardzo istotna rzecz. Kiedy przyszedł, objął funkcję swoją Pan Kowalczyk, nie było u nas spotkań okładkowych. Ktoś powie tak, a co to takiego? Przed Wigilią zawsze mieliśmy spotkania na skwerku. Przychodziła cała społeczność Garbatki. Kosztem gminy było, poczęstunek był szykowany. Wielu ludziom to było potrzebne autentycznie, bo się widziało, że no i właśnie mówię, pewnie tam jest coś. Czworo dzieci wychowałam, a 4 dzieci musiałam głośno mówić. Ale dobrze, że mieszkają 100 km ode mnie, nawet jestem mamusia. I proszę Państwa, poważnie, czy to nie jest taka integracja społeczeństwa? Bo przychodzą wszyscy ludzie, prawda? Bardzo dobrze układały się stosunki z Kościołem, współpraca z naszym proboszczem, jednym, drugim. Myślę, że to jest też istotne, bo w 3/4 pewnie jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc jak są jakieś antagonizmy, prawda, między władzą a Kościołem, to nieszczególnie działa w pozytywny sposób. Proszę Państwa, dławiła nam się oczyszczalnia ścieków, były podjęte działania. Jest, proszę Państwa, zagospodarowane są place zabaw. W Garbatce nie było tego. Tu Pani mówiła o siłowniach. Proszę Pani, mamy full wypas. Brzustów siłownia, Molendy siłownia, Garbatka siłownie. To my jesteśmy w lepszej formie jak Pionki, chociaż jesteśmy małą miejscowością. Ile ulic u nas zostało zrobione, które ulice należały w gestii gminy, nie mówię o krajowej drodze lotowej. Niedziałka gminy, można występować, prawda, upominać się. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Jak Pan wspomniał, my mieliśmy nędzny budżet, 5 tysięcy mieszkańców, nie mamy przemysłu, nie mamy zakładów, parę sklepików nie utrzyma, niestety. Mądrzy ludzie w Urzędzie Gminy pracowali, którzy fundusze pozyskali, rozliczyła się gmina z tych funduszy, zysk. Myślę, że i tutaj nie będą tego typu rzeczy zaprzepaszczone. Proszę Państwa, jest bardzo dużo rzeczy, o których się w momencie nie pamięta.
pracownicy Urzędu Gminy, odkąd zaczął być szefem pan Kowalczyk, no może nie wiem jaki wpływ miał, ale tak. Mile, rzeczowo, w każdej chwili można przyjść, z uśmiechem każdy urzędnik załatwi. Odnośnie osoby pana Kowalczyka. Nigdy nie był w stosunku do petenta jak władza, a to jest petent. Każdy o każdej porze, wcześniej przez sekretariat mógł być umówiony, przyszedł i miał czas dla ludzi. To jest człowiek, który nie tylko pracuje, wykonuje swoją powinność jako wójt, ale również słucha. A proszę Państwa, dla mnie władza to nie jest od tego tylko, żeby miała zapędy, jak rządzę, tylko ja z Wami rządzę. I w momencie, kiedy się dowiedziałam, że pan Kowalczyk rezygnuje z garbatki, to ja mówię szczerze, powiedziałam, pan Kowalczyk, pan garbatkę oddaje, jak teraz jest tak ładnie i tyle zrobione. A pan powiedział, co wzbudziło we mnie wielki szacunek. Ja to rozumiem, że skoro na takiej płaszczyźnie wielkiej takie osiągnięcia pan miał, więc teraz chce pan szerzej swoje działania rozwinąć. I proszę Państwa, jak się mężczyzna nie ustecznia, idzie do przodu, to ja bardzo to cenię. Szanowni Państwo, w związku z tym serdecznie dziękujemy za przybycie. Zachęcamy Państwa raz jeszcze, pamiętajcie, 21 październik to jest głos na oddanie głosu na naszego kandydata. Mam nadzieję, że i Państwa na burmistrza, ale również zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.stawiamynapionki.pl.